Już. O, przepraszam, uderzyłam cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki bardzo króciutki i szybciutki test chiusteczek nawilżanych od Black Horse'a. Jak widzicie, jest brud. Jest brud. Jest brud. Nawet tutaj ryja masz brudnego. Czemu masz tutaj brudnego ryja? Czemu masz tu brudne? I po prostu najłatwiej będzie sprawdzić na siwym koniu, dlatego właśnie to zrobimy. Dari przed chwilą dostała cuksy i teraz próbuje wymuszać, więc tak się będzie zachowywać. I pierwsze co zrobimy, to po prostu przeczyścimy z piachu i tak dalej. Wszystko. Kantora nie będę zdejmować, bo mi ucieknie. Op. Chusteczki te nawilżane z Black Horse'a są przeznaczone do końskiej głowy. Do oczu i do nozdrzy, czyli tam, gdzie skóra jest naprawdę bardzo delikatna. Operator łap. Tak, tam jest szczotka. I co ty robisz? I tu mam te wspomniane chusteczki. Otwieram. Ej, pryt. I na razie jedną chusteczkę. I ja sobie zacznę na spokojnie od nosa. Pokaż, może nawet niech operator pokaże, że nos jest brudny. Śmiało. Nos jest brudny. Nos jest brudny i nos szuka smaczków. Dawaj smaczka, dawaj smaczka. Aha. I wycieramy. No. I czy czyści? Ej, czyści. Potwierdzam, że czyści. Nie wiem, czy widać na kamerze, operatorze. Widać. Widać? Jeszcze trochę cię tu pomigę. Zostaw opakowanie. Opa. Taki brudny koń. No, na bank czyści. Taki ten brudny koń, tak? No, może ma jakieś jeszcze olejki eteryczne rozluźniające, tak? Trzeba się pomajdać. I tu przy oczach, zaraz do samych oczu za chwilę zmienię sobie chusteczkę. O tak, o tak. Trzeba się powiercić. Trzeba się powiercić. Zostaw. O tak. Tutaj mamy konkretną plałkę. Proszę operatora z tej strony zejść. O, ale koń się rozluźnia. Tak, kochamy czyszczenie. Tu nad okiem. Zobaczymy, jak to będzie działać. No czyści. No, wiadomo, że jakoś mocno nie doczyści, bo to by nawet raczej woda z dali by to mocno nie doczyściła. Ale ogólnie jest spoko. Mhm. No tak. Będę się wiercić. Wierciuch. Jestem wierciuch. Rozluźniony. I tak? Tak, koniecznie sztuczki chcę zrobić. Hop, bierzemy nową. Sobie. Ja już ich wcześniej używałam, dlatego opakowanie wygląda jak wygląda. Teraz oczko. O tak. Żeby było czyste. Oczko. Zdrowe oczko musi być czyste. Obczyszczone, żadnych chropek. Operator nie ma nic słodkiego też. I jak przyczyliśmy oczko, przetrę sobie jeszcze tutaj. Ale mam łodzior. Ale mam łodzior. Mogę ci nawet zęby sprawdzić. No i ja ogólnie uważam, to musi jeszcze troszeczkę po prostu przestąć sierść, że jak najbardziej czyszczą, że to jak najbardziej działa. I jak widzicie, efekt rozluźniający jest nawet, tak? Jest efekt rozluźniający? Rozluźniłaś się? Samochód na pewno przejechał. Op. Dawaj, dawaj tą paskudną mordę. Dawaj. Czemu to jesteś tutaj taka brudna? Ja bym się tutaj ubrudziła. No jak widzicie, chusteczki działają, ściągają cały syf, który konie miały na głowie. Op. Bardzo ładnie pachną, też tak delikatnie. Naturalnie nie czuć w tym żadnych sztucznych rzeczy. No już nagroda musi być. No przecież. Opa. Więc ja jestem ogólnie z nich bardzo zadowolona. Tym bardziej, że no wiem, że to jest przeznaczone dla koni, a nie na przykład dla dzieci, bo wiele osób też używa po prostu chusteczek nawilżających dla dzieci. Ale po co, jak w sumie mamy coś dobrego, coś polskiego, tak?
Coś jeszcze? Nom, 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 nom. No, koniecznie, koniecznie. Trzeba zjeść, tak? Wszystko. Cześć, parcia. Ej, żartowałam. Link do tych chusteczek macie oczywiście w opisie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i na razie. Ale, 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 ale.